Korwin-Piotrowska komentuje reakcję premiera na aferę z YouTuberami. Jej słowa przerażają. Premier Mateusz Morawiecki zareagował na skandal z udziałem polskich YouTuberów. Między innymi, Gargamel, Stew i Krzysztof Gonciarz mieli dopuszczać się niemoralnych czynów, niektórzy wobec nieletnich dziewcząt. Musimy chronić nasze dzieci w internecie. Grzmiał Mateusz Morawiecki na Twitterze. Do afery i reakcji premiera odniosła się w rozmowie z Faktem Karolina Korwin-Piotrowska. Co o tym sądzi? Pod koniec września w mediach rozpętała się burza, gdy za pośrednictwem mediów społecznościowych zaczęto donosić, że znany YouTuber Gargamel miał się dopuścić przemocy psychicznej i fizycznej wobec nieletniej dziewczyny, gdy był z nią w związku. Dorosła już kobieta wróciła pamięcią do traumy sprzed lat i opublikowała na TikToku nagranie, w którym opowiedziała o tej sytuacji. Młode kobiety oskarżają polskich YouTuberów. Wystosowały szokujące zarzuty. 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań przez znanego wam wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat, jak zaczęliśmy się spotykać. Nagrywam ten filmik, ponieważ głośno zrobiło się o innej sprawie wykorzystywania osoby nieletniej przez osobę wpływową, mówiła była partnerka Gargamela na TikToku. To wyznanie ośmieliło kolejne kobiety, by mówić o tym, jak cierpiały przez toksyczne znajomości z polskimi YouTuberami i influencerami. Daria Dąbrowska podzieliła się wyznaniem, że była obrażana i wykorzystywana przez Krzysztofa Gonciarza w czasie, gdy zmagała się z uzależnieniami. Stew z kolei miał się dopuścić pisania dwuznacznych wiadomości do nastolatek. YouTuber miał wysyłać influencerce o pseudonimie OLC i AK93 nieadekwatne do jej wieku treści. O całej sprawie kobieta po latach opowiedziała w mediach społecznościowych, a prawnik Stew opublikował w tej sprawie oświadczenie. To nie koniec, bowiem według śledztwa YouTubera Sylwestra Wardęgi, kolejny znany w przestrzeni internetowej twórca Marcin Dubiel miał wysyłać sprośne wiadomości do 14-latki. W filmie Wardęga ujawnił również rzekome rozmowy Boxdela z młodą dziewczyną. Mateusz Morawiecki reaguje na aferę z udziałem YouTuberów. W środę 4 października Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że zamierza zareagować na tak oburzającą sytuację i nie godzi się na krzywdę, jaka spotyka młode kobiety i dziewczęta z rąk patoinfluencerów. Musimy chronić nasze dzieci w internecie. W państwie polskim nie ma zgody na pedofilię, na tolerowanie zwyrodnialców, podkreślił w swoim wpisie Morawiecki. Poleciłem służbom zająć się natychmiast sprawą, oczekuję stanowczych i szybkich działań, dodał premier. Karolina Korwin-Piotrowska komentuje nagłą reakcję premiera. O tym, że są patostreamy, notabene Polska jest w tym mistrzem świata, i o tym, że dzieją się rzeczy okropne, wiadomo od lat i wszyscy o tym pisali. To nie jest temat obcy ani nowy. Oczywiście teraz oni będą udawali, że chcą coś zrobić, bo jest kampania wyborcza i bardzo ładnie będzie się podlansować jako ten, który jest obrońcą moralności, a szczególnie dzieci. Ale oni mieli wiele lat na to, by coś z tym zrobić i nie zostało to zrobione, zaczyna ostro w rozmowie z Faktem Karolina Korwin-Piotrowska. Mnie się po prostu wydaje, że komuś zależy na tym, żeby tego nie regulować, żeby nie było dopasowanego do tego kodeksu karnego, żeby nie wziąć na rozmowę YouTubera, bo to są ich wewnętrzne regulacje, nie zrobić jakiejś kampanii społecznej, dodaje. Karolina Korwin-Piotrowska o oskarżeniach wobec YouTuberów. Jak chronić dzieci przed zmorami internetu?
Jakaś część tego środowiska YouTube'a jest dość szemrana i dziwna, bardzo mizoginistyczna, bardzo seksistowska i momentami bardzo rasistowska. Tych treści nikt nie kontroluje, poza tym, że YouTube nie lubi słowa seks i samobójstwo, w związku z tym YouTuberzy i tak nauczyli się to obchodzić. To wszystko stoi na głowie, stwierdza znana dziennikarka. Korwin Piotrowska podkreśla, że nawet najlepiej skonstruowane prawo nie ochroni dzieci, jeśli to rodzice nie będą do pewnego wieku nadzorowali treści, jakie ich pociechy oglądają w internecie. Myślnik. Jest coś takiego jak usługa kontroli rodzicielskiej w smartfonach czy przeglądarkach, rozmowa z dzieckiem i kontrolowanie treści, jakie dziecko ogląda w internecie. Myślę, że to jest podstawa. Bo mogą być najlepsze zasady, najlepiej skonstruowane prawo, natomiast jeśli rodzic nie rozmawia z dzieckiem, to ono i tak znajdzie sobie drogę do treści, które są nielegalne, przemocowe, seksistowskie, seksualne, etc. Mówi faktowi Karolina Korwin-Piotrowska. Tu cierpią dzieci. Jeśli ktoś pisze coś w seksualnym kontekście do 12-letniej czy 1-3-letniej dziewczynki, to chyba musi zdawać sobie sprawę z tego, że ona nie jest świadoma tego, co się dzieje. Nie ma doświadczenia ani pojęcia, jakie są konsekwencje. Ona może się bać, może się czasem bronić. To jest potworny, ohydny grooming. Okazuje się, że dorośli faceci znaleźli sobie sposób na zarabianie pieniędzy na dzieciach, a przy okazji na folgowanie swoim, delikatnie mówiąc, bardzo niezdrowym instynktom, dodaje stanowczo dziennikarka. Pamiętajmy, że ta historia uderzyła w bardzo bogatych ludzi, którzy mają ogromne znajomości, zaplecze prawników i są w stanie spakować się w jedną torbę, wyjechać za granicę i żyć jak królowie, kwituje Korwin-Piotrowska.